My, polscy katolicy, zgromadziliśmy się w Krakowie, by bronić arcybiskupa Marka Jędraszewskiego, wiernego Bogu i Ewangelii, a także by stanąć w obronie całego polskiego kościoła, którego część stanowi każdy z nas. Spotykamy się przed kurią podobnym Jana Pawła II, który już w 1994 roku przestrzegał przed promocją dewiacji niezgodnych z prawem Bożym. Na naszych oczach głowy podnosi hydra wściekłego antyklerykalizmu, atakująca katolików, szczególnie kapłanów, już nie tylko słowem, ale i czynem. Widzimy nabierającą rozpędu antykatolicką nawiązkę. Widzimy agresywne ataki na księży oraz ohydne bluźnierstwa, profanacje podczas tak zwanych parad równości. Widzimy, że katolicki głos jest pomijany i usuwany z mediów oraz w przestrzeni publicznej. Nie możemy być obojętni na fale nienawiści wobec katolików i naszych miejsc kultu. Tylko w ubiegłym roku ponad 30 polskich kościołów, kaplic i katolickich cmentarzy zostało sprofanowanych. W tym roku zaczęły się też brutalne napady na kapłanów. Nie możemy na to pozwolić. Niech pan poda. Tak? Mam pasowo! Wściekłych atakach na naszego arcybiskupa Marka Jędraszewskiego zdecydowaliśmy się wyjść na ulicę, by przypomnieć, że my, katolicy, jesteśmy polskimi obywatelami. I że chroni nas prawo. Z tego miejsca pamiętającego spotkania Polaków ze świętym Janem Pawłem II oraz jego następcami, Benedyktem XVI i Franciszkiem. Wzywamy polskich biskupów i polskie władze do stanowczego sprzeciwiania się antychrześcijańskiej rewolucji. Ideologii LGBT zmierzającej de facto do neomarksistowskiej dyktatury. Nie możemy na to pozwolić. Mam posłowo. Mam posłowo. Polskich biskupów, by zajęli się również tymi środowiskami katolickimi, które dawno już odstąpiły od ortodoksji i stanęły wręcz w pierwszych szeregach rewolucji obyczajowej, promując homogenezję i przez te działania rozmywając grzech i wprowadzając zamęt wśród wierzy. Nie możemy na to pozwolić. Mam posłowie. Z tego miejsca wołamy do polskich księży. Nie bójcie się głosić prawdy zgodnie z Ewangelią. Mówcie głośno o tym, co dzisiaj zagraża naszym dzieciom, naszym rodzinom, Kościołowi, a przez to Polsce i jej chrześcijańskim wartościom. Przypominajcie katolickie nauczanie Kościoła o tym, czym jest prawdziwa rodzina i co grozi za grzechy sodomskie i sianie zgorszenia. Pamiętając jednak słowa świętego Pawła, że nie toczymy bowiem walki przeciw krwi i ciału, lecz przeciw pierwiastkom duchowym zła. Proszę o to,
kierujemy również do rządzących. My, polscy katolicy, żądamy od prezydenta, rządu, parlamentarzystów, sądów i prokuratury stanowczego sprzeciwiania się tym, którzy walczą chrześcijaństwem, kościołem, z polską tradycją i moralnością, którzy obrażają naszą Matkę Maryję, Królową Polski. Którzy walczą z polską rodziną, którzy chcą deprawować nasze dzieci. Panie prezydencie, panie premierze, posłowie i senatorowie, nie wystarczy nam, że nie zalegalizujecie homozwiązków. Żądamy od was konkretnych działań, natychmiastowego wypowiedzenia genderowej konwencji stambulskiej. Ustawy o zakazie szkodliwej edukacji seksualnej. Uchwalenia prawa zakazującego promowania dewiacji na polskich ulicach oraz bezwzględnego ścigania i karania tych, którzy bezczeszczą polskie świętości. Żądamy! 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 My, polscy katolicy, zebrani pod Pałacem Biskupów Krakowskich, w imię Boga Wszechmogącego, apelujemy również do wszystkich naszych rodaków. Módlmy się za Kościół. Módlmy się za Polskę. A także za wrogów Kościoła Świętego. Módlmy się. Papież Franciszek wezwał nas, abyśmy wstali z kanapy. Wstańmy więc. Pokażmy promotorom rodzącej się dyktatury, że będziemy bronić naszej wiary, rodziny i ojczyzny do końca. Że będziemy bronić polskich kapłanów i polskich biskupów, szczegących depozytu wiary. Niech ty się nie poddamy! Nie poddamy! Naszym Janem Pawłem II. Nie lękajcie się! 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 Dziękuję Państwu. Myślę, że to jest nasz głos. Głos Polaków. Głos ludzi wiernych tej ziemi. Nie damy się zepchnąć do narożników. Nie damy kalać i bezcześcić nasze symbole. Nie damy. Do zobaczenia 14 Wałbrzychu. Królowo Polski, Maryjo, Królowo Polski, jestem przy Tobie, pamiętam o Tobie i czuwam na każdy czas. Jestem przy Tobie, Maryjo, Królowo Polski.
Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski.